Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, właściwie tuż po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych w rządzie Rzeczypospolitej, pana Jacka Czaputowicza. Proszę Państwa, no cóż, myślę, że dla wszystkich ta informacja była ciekawa. Może była ona troszeczkę inna niż to, do czego przyzwyczailiśmy się do tej pory. Pan minister zarysował kwestię polityki zagranicznej w sensie także i historycznym nieco szerzej niż obejmując tylko i wyłącznie to, co zdarzyło się w tym roku, ale może dobrze, że pan minister w ten sposób podszedł do sprawy, ponieważ mieliśmy dzięki temu możliwość zobaczenia szerszego spektrum tej polityki realizowanej na przeciągu ostatnich lat, a tym samym zobaczyć pewną konsekwencję w realizacji tej polityki, co po pierwsze wydaje mi się ciekawe dla tych, którzy tej informacji wysłuchiwali, a po drugie, za co dziękuję panu ministrowi, pokazuje rzeczywiście, że ta polityka jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i że ma ona swoją ciągłość. Można powiedzieć, że w takiej głównej mierze, patrząc na te kwestie tej tak zwanej dużej polityki zagranicznej, pan prezydent mówił o trzech wielkich międzynarodowych zrzeszeniach, w których uczestniczy Polska. Myślę tutaj przede wszystkim o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę o Unii Europejskiej i myślę o Organizacji Narodów Zjednoczonych i na tym tle możemy mówić o tym, co Polska przez te ostatnie lata realizowała, w czym Polska aktywnie uczestniczyła, co Polska przedsiębrała, co się udało i co realizowaliśmy. No i tutaj, proszę Państwa, jeżeli patrzymy na Sojusz Północnoatlantycki, który zresztą w tym roku obchodzi swoje 70-lecie, a Polska obchodzi 20-lecie uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, no to przede wszystkim jest szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku i ustanowienie dzięki, no cóż, nie będę tutaj się krygował, naszym zdecydowanym zabiegom przez praktycznie większość 2016 roku i kilka miesięcy 2015 roku jeszcze tak zwanej wysuniętej obecności sił sojuszu na wschodniej flance NATO. My wtedy zabiegaliśmy, kierując się takim hasłem, że my jesteśmy w NATO od 1999 roku, ale chcielibyśmy, żeby wreszcie także i NATO w sposób rzeczywisty było u nas i to się stało. To była rzeczywiście decyzja o charakterze przełomowym. Jednostki NATO, w tym w szczególności wojska amerykańskie, zaczęły stacjonować w Polsce, oczywiście także i w innych państwach, przede wszystkim w państwach bałtyckich, tak zwane Enhanced Forward Presence, ale i Tailored Forward Presence w Rumunii, gdzie także i polskie jednostki uczestniczą. Jesteśmy w tym zakresie aktywni. Nasi żołnierze są i właśnie w Rumunii i są także dzisiaj na Łotwie. Polska realizuje również akurat w tym momencie, w tym czasie misję Baltic Air Policing, więc jeżeli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, także i w naszej części Europy jesteśmy aktywni. Oczywiście jesteśmy w ramach naszych zobowiązań sojuszniczych obecni także w innych miejscach na świecie, choćby w Afganistanie, gdzie zwiększamy w tym roku liczbę naszych żołnierzy, ale nasz okręt realizuje również misję natowską morską. W tej chwili jesteśmy obecni także w innych krajach, chociażby na Bałkanach czy w Afryce, a więc nasi żołnierze aktywnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego współdziałają. Można tutaj jeszcze tylko wspomnieć w tym kontekście o tym, że jesteśmy jednym, no dzisiaj można powiedzieć niestety, z niewielu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które realizują zobowiązanie wydatkowania co najmniej 2% PKB na cele obronne, co stawia nas w takiej w jakimś sensie dzisiaj w NATO uprzywilejowanej pozycji. To jest podkreślane w tej przestrzeni natowskiej, międzynarodowej, że Polska jest odpowiedzialnym, dotrzymującym słowa sojusznikiem, co oczywiście nas cieszy i ja mogę jako prezydent wyrazić tylko zadowolenie, że taka skuteczna polityka jest realizowana. Dziękuję bardzo parlamentowi za przyjęcie ponad rok temu ustawy, która zobowiązuje nas do podniesienia tych wydatków do poziomu 2,5% PKB do 2030 roku. Ja podkreślę ten mój apel i prośbę, z którym wystąpiłem już rok temu, ale ponawiałem go niedawno, że bardzo bym chciał, abyśmy wobec cały czas dobrej sytuacji gospodarczej, jeżeli mam nadzieję ona taka będzie, starali się szybciej podnieść ten poziom wydatków. Może nam by się to udało już do 2024 roku. To jest taki mój apel do rządu. Dlaczego? No dlatego, że polska armia bardzo potrzebuje pilnej modernizacji. Te potrzeby trzeba zrealizować. Ja mówiłem
wielokrotnie, także i wczoraj w czasie nominacji generalskich, że my powinniśmy czynić wszystko, aby odejść od poradzieckiego sprzętu i żeby nasze wojsko służyło i dysponowało i miało do wykorzystania na cele naszej obrony wyłącznie takie wyposażenie, które dzisiaj jest wyposażeniem armii państw NATO, które jest wyposażeniem nowoczesnym, odpowiadającym wymogom współczesnego pola walki, a przede wszystkim będącym w awangardzie współczesnej techniki militarnej. Techniki innowacyjnej. O to mi chodzi i mam nadzieję, że tak będziemy działać, kupując w przyszłości myśliwce piątej generacji dla polskiego lotnictwa. Mam nadzieję także na to, że wreszcie ruszymy z modernizacją polskiej marynarki wojennej. To wszystko przed nami. Tych celów jest bardzo dużo, ale mówię, jesteśmy dzisiaj aktywnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dostrzegane, uznawane. Szczyt NATO w 2016 roku bez wątpienia zakończył się sukcesem zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Można więc mówić, że ten szczyt NATO był szczytem NATO polskiego sukcesu. Odbył się w Warszawie i ze względu na jego decyzję mam nadzieję, że będzie miał charakter historyczny i że zostanie na długo, długo zapamiętany. Cieszę się, że pan minister Jacek Czaputowicz do tej kwestii także dzisiaj nawiązał, ale mówił także o naszej obecności w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę państwa, no dzisiaj jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez cały zeszły rok byliśmy, cały ten rok jeszcze będziemy. Oczywiście to jest członkostwo niestałe, ale zdarza się ono raz na często kilkadziesięcioleci dla niektórych państw, więc nie jest to częste. Jest to okazja do tego, żeby wśród tych państw, które najwięcej w ONZ-cie mają do powiedzenia, funkcjonować. My jesteśmy tam pod hasłem pokój przez prawo, a więc przestrzeganie prawa międzynarodowego jest w naszym przekonaniu, które jest podzielane przez absolutną większość członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, warunkiem tego, aby rzeczywiście istniał pokój i był pokój na świecie, aby ten pokój utrzymać i ten pokój przywracać poprzez zmuszanie do respektowania prawa międzynarodowego. Mówimy to od bardzo dawna w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Teraz za każdym razem podkreślamy to, pracując w Radzie Bezpieczeństwa. Mówimy tam oczywiście o problemie dzisiaj okupacji Krymu, o problemie zawłaszczonego przez Rosję terytorium Ukrainy. Chcemy, żeby ta sytuacja się znormalizowała. Nie uznajemy czegoś takiego jak przesunięcie granic siłą w Europie. Jest to coś, co naszym zdaniem jest najbardziej niebezpieczne i właśnie stanowi jaskrawe pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego. Ale proszę państwa, co ważne, poza tą naszą aktywnością w Radzie Bezpieczeństwa w zeszłym roku organizowaliśmy także wielką konferencję COP24 w Katowicach, a więc u nas na Śląsku miała miejsce ta konferencja klimatyczna, która od strony organizacyjnej bez wątpienia, co wszyscy podkreślali, była kolejnym polskim sukcesem. Ja chcę bardzo mocno to zaakcentować, ponieważ to zarówno w tym przypadku, jak i wcześniej w przypadku szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży był sukces wynikający z wysiłku, pracy, inwencji i naprawdę katorżniczej charówki wielu ludzi. Jestem im za to ogromnie wdzięczny, bo pokazaliśmy się jako odpowiedzialne państwo, pokazaliśmy się jako bezpieczne państwo, pokazaliśmy się jako sprawne państwo, które umie zorganizować wielkie spotkanie międzynarodowe, gdzie wszystko dobrze przebiega, gdzie komunikacja jest sprawna, gdzie wszystko jest dostarczane na czas, gdzie wszystko to, czego potrzebują uczestnicy, jest zapewnione i wszystko to jest na najwyższym światowym poziomie. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Jeszcze dodatkowo z naszym polskim akcentem, jakim jest uznawana na całym świecie doskonała polska kuchnia, którą ludzie, goście przyjeżdżający z zagranicy się zachwycali. Bardzo jestem za to wdzięczny. Do tego oczywiście niezwykle ważna kwestia, a mianowicie postanowień merytorycznych. Szczyt NATO w Warszawie pod tym względem bardzo udany. Szczyt klimatyczny w Katowicach w zeszłym roku też osiągnął bardzo wiele. Oczywiście niektórzy podkreślają, że nie wszystko się udało zrealizować, ale też, proszę państwa, trzeba sobie jasno powiedzieć. Od samego początku eksperci mówili, że osiągnięcie porozumienia na tym szczycie będzie bardzo trudne, że te zadania, które sobie postawiono wcześniej w Paryżu, są bardzo ambitne i że realizacja tej
tej agendy paryskiej, a więc wdrażanie tego porozumienia paryskiego, przygotowanie ku temu odpowiednich dokumentów i porozumień będzie bardzo trudne. To się w ogromnym stopniu udało i to jest także wielka zasługa nasza jako organizatorów i pana ministra Kurtyki, który prowadził negocjacje przez długi czas, a w tej chwili jest cały czas przewodniczącym COP24 do czasu następnego szczytu. Też jestem za to ogromnie wdzięczny. Też, proszę państwa, trzeba to jasno powiedzieć, pokazaliśmy się tutaj z bardzo dobrej strony i jesteśmy w tym zakresie aktywni, co mnie bardzo cieszy i wszystkim, którzy w tym brali udział, chcę ogromnie podziękować. Cieszę się, że pan minister także dzisiaj te kwestie mocno podkreślał. Proszę państwa, poza tym jest także jeszcze kwestia naszego lokalnego współdziałania czy regionalnego współdziałania. My dzisiaj w ramach Unii Europejskiej współdziałamy również w Europie Środkowej i Wschodniej, jeżeli chodzi o współpracę państw Trójmorza, która cały czas jest aktywna, my się spotykamy. Mam nadzieję na ustanowienie Funduszu Trójmorza, który doprowadzi do ożywienia także tej współpracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości finansowych. Cieszę się, że w tym roku szczyt Trójmorza będzie miał miejsce w Słowenii. Mam nadzieję, że podejmiemy kolejne wiążące decyzje. Mam nadzieję, że aktywizuje się również jeszcze mocniej współpraca w zakresie Trójmorza na poziomie rządowym, a więc między premierami, a także pomiędzy poszczególnymi ministrami. To kwestia rozwoju infrastruktury, zarówno drogowej, jak i kolejowej, w zakresie także i innych rodzajów komunikacji, a także i bezpieczeństwa energetycznego. A zatem kwestie bardzo ważne i coś, czego nam tutaj w Europie Środkowej cały czas brakuje, a czego realizacja niewątpliwie przybliży nas do najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, a tym samym zrównoważy rozwój w ramach Unii Europejskiej, co nie tylko w moim przekonaniu jest Unii Europejskiej ogromnie potrzebne i cieszę się, że w tym kierunku ta inicjatywa zmierza i cieszę się, że te jej właśnie niewątpliwe pozytywy są coraz mocniej dostrzegane nie tylko tutaj u nas w Europie Wschodniej, ale także i w Unii Europejskiej, a więc także i na zachodzie Europy, że w istocie ta współpraca razem z naszymi działaniami na forum całej Unii ma tworzyć w sumie efekt synergii i poprawiać rozwój Unii Europejskiej jako całości. Cieszy mnie to i mam nadzieję, że będziemy sprawnie tą współpracę realizowali. No proszę państwa, oczywiście jeżeli popatrzymy na naszą współpracę regionalną z innych punktów widzenia, to oczywiście nie można zapominać o tej węższej, czyli w ramach czwórki wyszehradzkiej, która układa się znakomicie, współpracujemy ze sobą bardzo dobrze, mamy ciągle spotkania i na poziomie premierów, i na poziomie ministrów, i na poziomie głów państw, czyli prezydentów. Ostatnio także spotkaliśmy się w Pradze w związku z 20-leciem i 15-leciem obecności naszych państw w Sojuszu Północnoatlantyckim. Chcę bardzo mocno podkreślić, oczywiście ci, którzy są krytyczni, podkreślają, że są rozbieżności zdań pomiędzy państwami Wspólnoty Wyszehradzkiej, ale proszę państwa, no, rozbieżności nie są niczym nadzwyczajnym, natomiast współpraca między nami układa się bardzo dobrze, potrafimy rozmawiać na każdy temat i nawet jeżeli te rozbieżności są, to zawsze rozmowa ma charakter konstruktywny i ja chcę to bardzo mocno podkreślić, że generalnie współpraca układa się bardzo dobrze i mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, a to jest najważniejsze, że zawsze jesteśmy w stanie usiąść do stołu i zawsze jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, negocjować różne tematy, nawet jeżeli gdzieś są jakieś kwestie, do których podchodzimy inaczej ze względu na nasze wewnętrzne czy po prostu państwowe interesy. Przecież każdy z nas musi patrzeć na każdą współpracę przez pryzmat swojego kraju, przez pryzmat oczekiwań naszych społeczeństw. To jest nasz obowiązek jako tych, którzy są wybrani w wyborach, jako ci, którzy mają odpowiadać na potrzeby swoich wyborców, mieszkańców krajów, jako ci, którzy mają swoje państwa reprezentować. Dla mnie to jest coś zupełnie naturalnego. I wreszcie, proszę państwa, no, trzeci format regionalnej współpracy NATO, czyli bukaresztańska dziewiątka, również znakomicie się sprawdzający od szczytu w Warszawie poprzez wszystkie kolejne szczyty NATO, które do tej pory były. Za każdym razem wspólne stanowisko, za każdym razem jednoznaczne wspólne oświadczenie co do pogłębiania obecności NATO w naszej części Europy, co do budowania tej architektury bezpieczeństwa. Duża aktywność ze strony państw Europy Środkowej
w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Teraz mówimy o większej aktywności na Morzu Czarnym, gdzie wiadomo, że doszło do incydentu ze strony rosyjskiej w Cieśninie Kerczeńskiej. I tutaj nasze stanowisko też jest jednoznaczne. Mam nadzieję, że znajdzie ono zrozumienie także u pozostałych członków Sojuszu. Jeszcze raz dziękuję panu sekretarzowi generalnemu NATO Jensowi Stoltenbergowi, że w tym ostatnim szczycie bukaresztańskiej dziewiątki w Koszycach wziął udział, bo to pokazuje, że bukaresztańska dziewiątka jest bardzo ważnym forum w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, forum o charakterze regionalnym. Proszę Państwa, oczywiście pan minister Jacek Czaputowicz mówił dzisiaj też dużo o Polonii. Cieszę się, że wspominał ten temat, bo on jest bardzo ważny. Cieszę się, że Polacy są bardzo aktywni na całym świecie. Jeszcze raz bardzo, bardzo chciałem podziękować naszym rodakom za zorganizowanie tak wielu uroczystości polskich, polonijnych na całym świecie w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. Mam nadzieję, że za pośrednictwem mediów to podziękowanie do Państwa dotrze. Dziękuję, że pamiętacie o swojej ojczyźnie. Dziękuję, że pamiętacie o jej historii. Dziękuję, że przekazujecie ją młodym. Ze swojej strony ja jako prezydent, moi współpracownicy, jestem przekonany, że także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Senat, komisje sejmowe będą się starały być jak najbardziej aktywne w sprawie Polonii i Polaków za granicą, wspierając państwa wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne i gdzie to jest możliwe. Za każdą współpracę do tej pory chcę z całego serca podziękować i za aktywność w odnoszeniu się do polskich spraw, także za wypowiadanie się w tych sprawach, które są dla Polski ważne i za bardzo częste wspieranie nas poza granicami w różnych kwestiach, do których dążymy. Proszę Państwa, i wreszcie pytanie o ambicje, o to, co byśmy chcieli w najbliższych latach, jak patrzymy na tą rzeczywistość, która nas otacza. Ja patrzę na to w ten sposób, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, dzisiaj w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jestem przekonany, w awangardzie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, a więc nowa Komisja Europejska, nowy Parlament Europejski w przyszłości. To wszystko będzie układane. Chcemy tutaj odgrywać jak największą rolę. Jesteśmy bardzo ambitni. Ja bym powiedział tak, proszę Państwa, no chcemy w jak największym stopniu brać udział, być włączani i włączać się w pracę G20. Nasza gospodarka cały czas się rozwija. Jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie i jedną z lepiej rozwijających się gospodarek na świecie. Uważam, że śmiało możemy do tego dążyć. Dla mnie jest to ambicja taka, która jest zupełnie naturalna i wierzę w to, że Polska w tym gronie G20 w coraz większym stopniu będzie obecna. Wierzę w to, że będziemy o to w najbliższych latach jako polskie władze aktywnie zabiegali i wierzę w to także, że będziemy w stanie w jak najlepszym stopniu realizować zarówno tą wewnętrzną politykę gospodarczą, jak i politykę zagraniczną. Mogę się zwrócić tylko z jedną prośbą do wszystkich stron sceny politycznej. Mamy ten rok taki dosyć mocny pod względem politycznym, bo rok wyborczy, tak jak wspomniałem, najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego już wkrótce, w maju, 26 maja, potem będą wybory parlamentarne. To jest taki czas, który w polityce jest ważny, który w polityce oznacza czas wielkiej aktywności, oznacza także bardzo często czas wielkiej debaty. Ja zwracam się tylko do wszystkich stron sceny politycznej o to, żeby to była debata konstruktywna. O to, żebyśmy w sprawach także i zagranicznych, które są ważne dla Polski, mówili jednym głosem. O to, żeby nie było takich sytuacji, kiedy polscy politycy oczerniają Polskę poza granicami Polski czy do zagranicznych mediów, bo jest to dla mnie sytuacja niezwykle bolesna, która przekracza ramy debaty politycznej, którą moglibyśmy toczyć tutaj w naszym kraju na oczach naszych wyborców i na oczach naszych obywateli. Proszę o to, aby w tym zakresie miarkować, bo Polska świetnie się teraz rozwija i to stwarza dla nas wielką szansę kolejnych awansów w różnego rodzaju strukturach międzynarodowych, co jest niezwykle istotne i co powinno mieć fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce rzeczywiście rozwoju Polski, kto chce, żeby Polska stawała się państwem w przestrzeni międzynarodowej coraz silniejszym, kto chce, żeby Polska znaczyła na świecie coraz więcej. Trzeba czynić wszystko, żeby nie podcinać tych dążeń, tylko żeby się do tych dążeń przyczyniać i żebyśmy w ten sposób
tworzyli ten efekt synergii i działali razem, budując jak najsilniejszą pozycję Polski. To nie jest łatwe, bo tak jak powiedziałem i wielokrotnie to podkreślałem, proszę Państwa, w przestrzeni międzynarodowej nie ma pustych miejsc. Tam od stuleci wszystko jest wypełnione. Jeżeli ktoś awansuje, zawsze dzieje się to kosztem innych. Ktoś musi trochę ustąpić, ktoś musi się trochę usunąć po to, żeby kto inny mógł się wspiąć w górę. To pociąga za sobą koszty, to zawsze pociąga za sobą krytykę, bo to jest element konkurencji na arenie międzynarodowej, czy to konkurencji politycznej, czy konkurencji gospodarczej, czy w każdej innej dziedzinie. Taka jest natura życia, taka jest natura demokracji, taka jest natura świata. Więc proszę się nie dziwić, że Polska jest krytykowana w sytuacji, kiedy udaje nam się osiągnąć fenomenalny wynik w głosowaniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przypomnę, ani jednego głosu przeciwko Polsce, 190 głosów oddanych za Polską, co stanowiło rzeczywiście absolutnie fenomenalny, nienotowany od dawna wynik. Kiedy udaje nam się osiągnąć nasze dążenia, jeżeli chodzi o obecność NATO w naszej części Europy, mimo tego, że niektóre państwa miały wątpliwości co do tego, jednak udało się te wątpliwości przełamać dzięki zręcznym zabiegom dyplomatycznym, kiedy mamy wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy, kiedy rzeczywiście nasza sytuacja się poprawia na tle także i innych krajów Europy i to widać. I to nam daje coraz silniejszą pozycję. Prosiłbym, żeby nikt, zwłaszcza w naszym kraju, nie przeszkadzał w tym budowaniu, tylko żeby raczej się włączał w to budowanie. A to oznacza, że trzeba razem zakasać rękawy i pracować dla Polski, a nie przeciwko Polsce, tak jak nieraz czasem można odnieść wrażenie, że tak się niestety dzieje. Proszę Państwa, jeszcze raz chcę podkreślić moją wdzięczność dla pana ministra spraw zagranicznych za bardzo sprawnie przedstawione sprawozdanie, no, można śmiało powiedzieć, z ostatnich 4 lat prawie polskiej polityki zagranicznej, ukazanie tego w sposób systemowy, że rzeczywiście jest tak, że to jest świadoma polityka, gdzie jedno wynika z drugiego i gdzie pewne działania stanowią konsekwencje tych, które wcześniej zostały przedsięwzięte. Mam nadzieję, że będziemy tą politykę dalej tak realizowali wspólnie, razem i jeszcze raz apeluję o konstruktywną, spokojną, dobrą kampanię wyborczą, najpierw europarlamentarną, a potem parlamentarną, tak żeby to była kampania budowania pozycji Polski i budowania w Polsce demokracji, dzięki której będziemy o krok dalej w naszym rozwoju, a nie która będzie nas przytrzymywała albo która będzie budziła niesmak, zwłaszcza u obywateli, u tych, którzy będą ją obserwowali. Proszę też o miarkowanie języka w trakcie tej kampanii. Jestem przekonany, że kampanię wyborczą można prowadzić z szacunkiem do konkurentów politycznych. Jestem przekonany, że kampanię wyborczą można prowadzić w taki sposób, żeby budować opinię o wysokiej kulturze politycznej w naszym kraju i o tym, że podstawowe reguły demokracji mocno się już u nas zakorzeniły. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Na tym kończymy.